Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gratart Studio. Bojku, bojku, jak dawno myśmy nic nie robili mediowego. A jeżeli oglądacie moje filmy, wiecie, że jakiś czas temu przyszedł do mnie RetroKid, ale naprawdę nie miałam w ogóle czasu ani możliwości, żeby go nawet wypróbować. A zobaczyłam, co jest w środku i położyłam na bok. Chciałabym dzisiaj z wami po prostu zrobić coś z tego RetroKitu, no bo... No, warto by było jednak wykorzystać materiały, które w końcu kupiłam, wypróbować to, co tam jest. Nie chcę robić jakiegoś wielkiego projektu, bo też z czasem nie jest za łatwo. Ale mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś nawet małego, takiego do po prostu zeszyciku. Ja mam bardzo mały zeszyt. Malusi, malusi, takie dostałam od Beatki i uznałam, że to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby zrobić w takim zeszyciku jakieś bardzo małe projekty. Tutaj jest ostatni, który robiłam w tym zeszycie, także myślę, że możemy zacząć coś robić. Ja nie mam oczywiście planu, jak to zawsze. Mam po prostu wyjęte kilka rzeczy z tego kitu. No i zobaczymy, co my z tego zrobimy w zasadzie. Tak jak wam mówiłam, przy otwieraniu tego kitu większość z tych rzeczy no, nie miałam nigdy w ręku. Taką serwetkę od Kima Holca. I myślę, że właśnie ona będzie jakimś takim bazowym elementem tej naszej pracy. Ale też pomyślałam, że można by było wykorzystać te papiery, które przyszły razem z kitem. Może jako dodatkowe kolory. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście jakieś napisy, tutaj te zdjęcia. Myślę, że też wykorzystamy serwetkę i jakieś elementy sobie wytniemy może. Ale nie wiem. Wszystko wyjdzie w praniu oczywiście, jak to zawsze. Ale tak właśnie myślę, że to mogłaby być nasza baza. Prawdopodobnie i tak w trakcie wszystko się zmieni, jak zawsze, dobrze wiecie. No ale co, no zaczniemy coś robić, a później zobaczymy w trakcie, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. Ponieważ mam tutaj czyste gesso w tym całym zestawie, to sobie go wypróbuję, bo mam okazję, bo nigdy wcześniej nie miałam czystego gesso. Zawsze tylko było białe i może można zobaczyć, czy to w ogóle ma jakiś sens. W zasadzie smarowanie go na sam papier może nie jest zbytnio potrzebne, ale na to gesso chciałabym właśnie przykleić tą naszą serwetkę, no bo na coś trzeba ją przykleić. A ja chcę po prostu spróbować tych materiałów, które tutaj są, więc postaram się nie używać zbyt dużo rzeczy, które gdzieś tam mam w swoich szpargałach. Bardzo mnie tak intryguje ten crackle pest. Jak pasta? Pasta do spękań. O, no. Co ja się będę wysilać po angielsku, skoro znam polską nazwę, co nie? No. Także właśnie chcę wypróbować tą pastę, bo no, wcześniej nie miałam z nią w ogóle do czynienia. I w zasadzie nie do końca wiem, jak to będzie działać i jak do końca jej użyć. Coś tam gdzieś oglądałam, ale to było trochę czasu temu, nie? Więc teraz pewności nie mam. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda przykleić. Nie wyszło zbyt równo. Ale to nie jest wielki problem. Zaraz to pewnie i tak poprawimy. Może użyję jednak tego kleju mediowego. Bo chyba to będzie lepszy pomysł niż to gesso. Tutaj jeszcze na brzeszkach przytniemy coś. Dawno też
nie było takiego gadania ze mną. Więc postanowiłam, że dzisiaj możemy sobie pogadać. Mam akurat chwilę wolną, więc mogę zająć się tworzeniem. A już też ostatnio to, co robię, to raczej są świąteczne rzeczy. Zresztą jak pewnie większość z Was, bo wiadomo, taki okres. A czasami potrzeba takiej przerwy od tego świątecznego klimatu. Więc myślę, że zrobienie jakiejś takiej prostej strony to będzie dobre wyjście. No bo co? No bo warto się pobawić od czasu do czasu czymś innym. Teraz tutaj wezmę. To ja, nie? Zawsze mi wszystko spada, jak coś robię. Standardowo. Się nie przykleiło. Nie wiem, czemu ja zaczęłam od gesso, wiecie, bo to takie głupie trochę było. Przecież gesso nie do końca jest takim dobrym materiałem do przyklejania, ale ja ostatnio w ogóle robię tak śmieszne rzeczy, wszystko na opak, że mnie to nie dziwi, że w ogóle robię od. Powiedziałabym coś brzydkiego, ale nie wolno. Nie wolno. No ale to nic. Poprawiony błąd. Teraz będzie dobrze. No. To bazę jako bazę mamy. Może tylko poprzycinam sobie na brzegach, żeby było równo w miarę. Wiadomo, że to nie jest precyzyjna praca, tylko taka zabawa. No ale po co ma wystawać nadmiar serwetki? Ok, to by było to. I teraz pomyślmy. Co my tu porobimy? Co my tu mamy? Mamy farbki, mamy spreje, mamy cuda na kiju. Ale może zaczniemy przyklejać sobie jeszcze inne elementy. Jakoś tak. A poczekajcie, wezmę kawałek papierów, co by włożyć, żeby nam to się spod spodu nie brudziło za bardzo. O. No i co? Przyklejamy jak leci, co nam przyjdzie do głowy. Bo te papiery, co oni tutaj przysłali, też są fajne. One mają bardzo fajne kolory. Są idealnie dopasowane do całego tego kitu. Więc myślę, że to też jest fajny element całej tej pracy. Może być fajny element. Fajnie by było, jakbyście też oczywiście robili ze mną, no bo pewnie trochę czasu ze sobą spędzimy, a takie słuchanie mnie, samego mojego gadania, to tak, no, to takie mało produktywne, co nie? A tak razem jak coś stworzymy, to będzie przynajmniej miło spędzony czas, twórczo. Czy tego fioletu też dodamy? On już tak trochę mniej mi tu pasuje dzisiaj. Więc może nie. Może na razie skupię się tylko na tych złotych elementach. Bo takie to tak fajnie wygląda. Będę musiała sobie za jakiś czas kupić żel medium, bo to ono się zaczyna powoli kończyć.
Staram się to w miarę tu równo przykleić. Tym razem. Dobra. Może jeszcze tutaj z tej strony. Też coś, kawałeczek. Od spodu przykleimy. Czy w ogóle widzicie, co ja robię, bo ja mam tu mało miejsca na tym moim fantastycznym biurku. I bardzo często wychodzę poza kadr. Ale mam nadzieję, że już niedługo te moje miejsce pracy się zmieni, bo bardzo intensywnie szukamy nowego mieszkania, w którym będziemy mogli zamieszkać. Mam nadzieję, że to naprawdę nastąpi w miarę szybko, bo tu, gdzie teraz mieszkam, to jest bardzo fajne miejsce, ale niestety jest dosyć daleko do miasta. Nie można sobie tak po prostu pójść, tylko trzeba jechać kawałek. A że mamy jeden samochód, no to ja, jak mam coś do zrobienia w mieście, no to niestety muszę jechać z samego rana z moim Pawłem i czekać, aż on skończy pracę, żeby wrócić do domu, bo niestety autobusy to jeżdżą 3 razy dziennie. Teraz jest jeden więcej, ale tylko w poniedziałki, środy i piątki, więc to też tak, takie godziny mają śmieszne, że ciężko jest później wrócić do domu. A jakbyśmy mieszkali w mieście, to by nie było problemu, po prostu wyszłabym, zrobiła to, co potrzebuję i tyle. Także już naprawdę mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się przeprowadzić, a wtedy będziemy mogli zająć się tworzeniem z innego miejsca. Dobra, tą serwetkę też chcę użyć, koniecznie, nie wiem. Podoba mi się ta serwetka, jest bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Prawda, nie wiem, w jakich ilościach chciałabym ją tu wykorzystać, ale może w takich mniej więcej. O. Z tym złotym wychodzącym pod spodu będzie fajnie. No, także trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli sobie szybko coś do zamieszkania, bo im szybciej się przeniosę, tym szybciej sobie wszystko poukładam, tym szybciej będzie można dalej coś nagrywać. No, wiecie, jak to wygląda z przeprowadzką. Też sama myśl o przeprowadzce, to mnie tak trochę paraliżuje, bo wiecie, nie, ja trochę mam tych rzeczy. Tak jak szafa z ubraniami to jest pikuś, bo tego tam mam naprawdę niewiele. Tak cały ten mój pokój tutaj to jest wyzwanie. Może być ciekawie. Nie powiem. Bo to będzie ciekawe, ciekawe. Super ciekawe. Wyniesienie się stąd. W jakiś, nie wiem, magiczny sposób. Może się to uda. Dobra, jakoś tak to przytnę. Dopasuję to. No, także tak czy siak, przeprowadzka mnie cieszy, aczkolwiek myślę o samym pakowaniu tego wszystkiego, no to już trochę gorzej, ale to chyba wszyscy tak mamy, że myśl o samym pakowaniu naszych rzeczy, tego naszego całego bałaganu, to już jest taka mniej fajna rzecz, ale to tam, wiecie. Jak już się przeniesiemy, to też jest lepiej. Już wtedy będziemy na swoim. Będę mogła w końcu powiesić swoje prace na ścianach. Bo obecnie to wiecie, ja mam taki sznurek, na którym kilka rzeczy wisi, ale no niewiele. Bo nie mogę robić dziur w ścianach.
nie mogę wbić gwoździa i coś powiesić, więc no, no jest to trochę utrudnione. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy, jakie tutaj są elementy, które można byłoby do tej pracy wykorzystać. Ale myślę, że z takich tego raczej wypukłości to my tutaj nie będziemy za dużo wkładać, chociaż coś metalowego może. Może to nawet będzie całkiem fajnie wyglądało. A, kawałek różyczki może. To nie. Tutaj jeszcze jest metalowy element. Na pewno jakąś koronkę bym tu dała. O, może tą. Kawałeczek oczywiście. Też nie chcę tego za dużo. Tutaj. I jeszcze ją ciachniemy na pół. Ale mi się łapy trzęsą. No. Tak. I może połowę wchniemy. Tak tutaj. I może jeszcze jakiś kawałek. Kawałek. Chociaż nie. Z tego można wziąć. Jeszcze. O, coś takiego. Tutaj też kawałek. Dobra, podoba mi się. Choć nie wiem, co z tego robię. Co ja z tym robię w zasadzie. Wiecie. Prace mediowe w moim wykonaniu to jest na zasadzie coś na język przyniesie, nie? Jak leci, jak mi się podoba, tak przyklejam. Później coś może fajnego z tego wyjdzie, a może niekoniecznie. Tego nigdy nie wie nikt. Łącznie ze mną. A, czekajcie, bo to miało być pod spód. Tak, a pod to jeszcze to. Więc to jest na zasadzie, jak nam wyjdzie, tak będzie. I czy się będzie podobać, czy nie, nieważne. Bo, tak jak Wam mówię, w zasadzie za każdym razem, to nie musi być koniecznie ładne. To nie musi być piękne, cudowne, fantastyczne, nie wiem, sprawiać jakieś piorunujące wrażenie. Bo ja wychodzę z założenia, że to, co nam wychodzi, to gdzieś tam nam w duszy gra. To jest coś, co do nas w jakiś sposób przemawia i tak naprawdę nie musi się podobać nikomu. Nawet nie musi się podobać nam. To jest taka forma powiedzenia tego, co tam gdzieś w naszej głowie siedzi, nie mówiąc zbyt dużo. No ja w moim przypadku, kiedy nagrywam, to wiadomo, nie? Się nagadam, ale... Wiecie, no generalnie praca mediowa to jest taka praca, w której możemy pokazać siebie trochę w inny sposób. I dlatego ja bardzo lubię właśnie takie mediowe prace, bo ja nigdy nie wiem, co wyjdzie na koniec. Nigdy nie wiem, czy będę z tego tytułu zadowolona, czy nie. Natomiast wiem, że bardzo lubię to robić i to mi sprawia przyjemność. I to jest najważniejsze. Mam tutaj rozcieńczoną kawę, która była dodana do kitu. Wodą oczywiście. I myślę, że może zanim ja tutaj zacznę coś w ogóle sprejować, to może to trochę przesuszę? Co nie? Dobry pomysł. Może to jest lepszy pomysł niż od razu tutaj sprayowanie. Chociaż wiadomo, że i tak zaraz będę dalej tutaj moczyć. To jednak warto trochę podsuszyć.
Dobra. Osy spróbujemy tu nałożyć trochę koloru. Trochę innego. Znaczy, no wiecie, no, kolor, który pasuje nam do pracy. Ach, cuden zapach kawy. Uwielbiam to. Co my tu mamy? Rainbow color. Rainbow color. Tyle wam powiem. A sypnę, co mi tam. Czemu nie? Może być ciekawy efekt. A może nie być efektu ciekawego. Ale mnie to nie tereder. Dobra, wiem, czasami gadam takie bzdury, jak z wami rozmawiam. Dobra, nawet całkiem fajny efekt to daje. Ale z tego, co ja kojarzę, to to w ogóle, jak będzie miało więcej wody, to nawet będzie fajniej wyglądało. Więc może jeszcze troszkę to spryskam. O, się rozpuściło mocniej. Ha! Ha, ha, ha. Całkiem fajne. Podoba mi się to, wiecie? Dobra, wyszuszę. Przyznać, że mi się to podoba. Co my tu mamy jeszcze? Może wykorzystamy akwarelę niebieską i tą czerwoną. Teraz weźmiemy sobie pędzla i trochę wody. I zaczniemy trochę tutaj dziabdziać. Ale chyba będziemy musieli połączyć kolory, bo ten kolor to tak średnio mi pasuje. O, z fioletem będzie lepiej. Ha, na medium to tak średnio pasuje, wiecie? To się w ogóle nie rozprowadza tak, jakbym tego chciała. Ale zaraz to poprawimy. Trochę w inny sposób. Trochę pobrudzę tą moją te moje farbki. Ale to nic. Niebieskiego więcej. Coś w ten deseń. Oczywiście to
teraz nie wygląda jakoś pięknie. Ale co tam? Mówiłam, że chcę pokombinować się z tymi materiałami, które mamy. Okej. To sobie zostawię, podsuszę. I teraz sobie użyję tej właśnie pasty, tego do spękań. Tak. O, to się skleiło. Bo wiecie co? Wam powiem, że to jak przyszło w tym pudełeczku, tam widzieliście, że mi się klej, znaczy ten taki krem rozlał, ale to też cały czas się wylewało. Tylko musiałam to przełożyć do jakiegoś innego pojemnika. I dlatego teraz się zakleiło, bo cały czas się wylewało. Nie wiem dlaczego tak. Mimo, że stało w pionie, to jednak to się wszystko tutaj mi poza lepiało. Nie wiem, czy ja to w ogóle otworzę. Lipa. Nie wiem. Nie chcę puścić. Czy co, ja się wyłączę i spróbuję to otworzyć, bo nie wiem ile czasu mi to zajmie. Nie dało się odkręcić. Musiałam zrobić dziurę w pojemniku. Teraz spróbuję to jakoś tak wyjąć szpatułą. Ciekawa jestem tego efektu, czy to się w ogóle da zrobić. Z tego co widzę, to to się fajnie łączy z tym kolorem, który nałożyliśmy, tych farbek. I liczę właśnie na to, że ten kolor będzie taki fajnie spękany. O, tutaj jeszcze na dół weźmiemy. Zobaczymy. Z tego, co tam gdzieś czytałam, to im grubsza warstwa tego czegoś, tym większe spękanie. Zobaczymy. Czy tak rzeczywiście będzie. Trochę tego nałożę. Okej. Dobra. Styka. A z tym to nie wiem później co zrobię. Jakoś będę musiała to pozasłaniać, żeby mi to za bardzo nie wysychało. No i niby to powinno sobie wyschnąć, ale ja nie będę czekać. Dobra, podsuszyłam to. Nawet widać jakieś spękania, ale teraz podobno właśnie warto jest. O, się pokruszyło. Warto jest nałożyć tego kremu. Bo to dzięki temu kremowi będą te spękania lepiej widoczne. Zaraz ja to tak trochę nałożę. Może rozetrę paluchem. W tych miejscach, gdzie jest ten cały krakl. I tutaj jeszcze. Tutaj. Mam tego maluśko, ale na próbę wystarczy. Tak. Tak. Dobra. I to też trzeba wysuszyć. No to wysuszymy. Chociaż też podobno powinno zostać, nie? Wiecie, samo powinno sobie wyschnąć.
Ale no, kto to wymyślił w ogóle, no? Przecież wiadomo, że nikt nie będzie czekał. Co nie? Dobra, wysuszyłam. Teraz podobno to się ściera serwetką jakąś mokrą albo ściereczką. Zobaczymy. Wcale tak łatwo nie schodzi. Coś tam schodzi, ale... Ale bez szału, powiedziałabym. Chyba nie umiem się tym bawić. No tutaj wyszło nawet spoko. Tutaj też całkiem okej. No i widać nawet spękania, całkiem fajnie. Okej. Tu muszę trochę bardziej potrzeć, bo też coś tam wychodzi. Wiecie, to jest moja pierwsza próba zabawy z takimi mediami i prawda jest taka, że nie wiem, co robię. Więc jak wychodzi dziwnie, to trudno, no. Przecież to jest tylko zabawa. Ale już będę wiedziała, jak tego używać i czy w ogóle warto coś takiego kupić, czy to jest coś, co jest warte zachodu. Bo powiem szczerze, że ten preparat do spękań to jest w ogóle generalnie bardzo fajna sprawa. Tylko też trzeba umieć tego używać, bo jak tutaj widzicie, no to mi to tak średnio powychodziło. Jakieś te spękania niby są, ale bez jakichś takich wielkich szałów. Więc no to trzeba po prostu chyba potestować, popróbować, jakie są, jak najlepiej nakładać ten preparat, jakie warstwy i tak dalej, bo to akurat mi to tak średnio wyszło, nie? Ale to nic, absolutnie nic się nie stało, to mnie to tam nie przeszkadza. Dobra, teraz spróbujemy sobie wybrać coś, co by tu można było nakleić. Co by to mogło być? Gdzieś były te rysunki, a tutaj ze zdjęcia, które można wykorzystać. Tak myślę o tej ramce może. Tak całkiem ciekawie wygląda. I to zdjęcie. No, możemy tak spróbować. Sobie to wyciąć. Skoro już to mam. Osobiście sama bym takich elementów nie kupiła, więc w sumie fajnie, że takie rzeczy przychodzą, bo można sobie naprawdę wypróbować różnych elementów. A ja uwielbiam kity. To są takie rzeczy zawsze, które powodują, że chce się robić, bo ma się już na przykład materiały, które ze sobą współgrają i które naprawdę fajnie ze sobą wyglądają i naprawdę nie trzeba jakichś strasznie wielkich kombinacji, żeby stworzyć coś ciekawego. A wiecie, czasami jest ciężko dobrać materiały kolorystycznie. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy,
takie z tworzeniem właśnie różnych mediowych prac, to ja tam mówiłam, że zawsze miałam problem z dodawaniem różnych rzeczy do siebie, z kolorystyką, że to zawsze mi tata pomagał robić. Dlatego też tak bardzo lubię kity, bo one naprawdę ułatwiają takie spojrzenie na te materiały. Dużo łatwiej jest wtedy z nimi pracować, bo po prostu bierze się całą taką torbę i cokolwiek by się nie dodało, to ze sobą będzie grało. Więc dlatego tak bardzo to lubię. Dlatego polecam generalnie kity. Jeżeli na przykład nie wiecie, nie macie za dużo materiałów, a chcielibyście zrobić coś ciekawego, to koniecznie sobie poszukajcie kitu, który możecie kupić, bo na pewno z takiego kitu będziecie w stanie stworzyć coś naprawdę fajnego, coś naprawdę do siebie będzie pasującego, takiego ciekawego, z wieloma elementami, które możecie wypróbować, które poznać możecie. Materiały, firmy różnego rodzaju. To jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Bardzo fajnie, że jest taka możliwość i że polskie firmy też coraz częściej tworzą takie kity, bo do tej pory w większości były to kity zagraniczne. Jak wiecie, ja subskrybowałam taki, prenumerowałam kity ze Stanów Zjednoczonych. Też były cudne i piękne, ale samo dostarczenie do mnie niestety było na tyle kosztowne, że no postanowiłam jednak to sobie darować. A kity z Polski już są dla mnie dużo łatwiejsze do zdobycia, więc w ogóle się bardzo cieszę. I dla Was też będą proste do zdobycia, bo wiadomo, wystarczy tylko zapłacić. A są to naprawdę dobrej jakości materiały. Więc no po prostu, no co ja tutaj będę się dużo rozwijać. Polecam, bo są warte każdej swojej ceny tak naprawdę. Jest to zapłata za dobry pomysł. No. Także jeżeli szukacie jakichś inspiracji, to na pewno warto sobie poszukać takich zestawów po prostu, z których można stworzyć jedną pracę. Znaczy nie jedną pracę właśnie, tylko jakby w jednym temacie. Okej, przycięłam. Ach, to moje przycinanie, którego tak lubię. Jeszcze tylko środek wytniemy tej ramki. Strasznie nie lubię wycinać jej już. Dobrze, że ktoś wymyślił wykrojniki i maszynę do wycinania. Ale no niestety, nie zawsze da się tak z tego skorzystać. Niektórych relaksuje wycinanie, podziwiam, naprawdę podziwiam, bo mnie to irytuje. Takie wycinanie. Dobra, mamy ramkę. Teraz którą babeczkę weźmiemy? Tą? Czy tą? Chyba tą. Lepiej wygląda, mi się wydaje. Ciachu, ciachu. Jeszcze tylko ramkę trzeba trochę zmediować, bo no nie wygląda. Nie pasuje zbytnio do tej naszej tutaj ogólnie pracy. Ale to weźmiemy tak, weźmiemy sobie papierka. Tak, może spryskamy. Tu troszkę. Tutaj mam też jakieś dziwne rzeczy, które są. Które nie wiem, czym są w zasadzie. To jest jakiś proszek, to jest, co zapisałam chyba. Nie. Nie zapisałam, cóż to jest. Czy to jest... A nie, poczekajcie, to jest chyba... Można po prostu palcem rozprowadzić. No to chyba tak zrobię. Bo nie ma co tutaj ten... Może tego trochę... Pinylitit. W niektórych miejscach.
Kurczę, głodna zaczynam być. Niedobrze. Tak, będę miała uwalone paluchy. I tutaj mam jeszcze kawę. Tutaj jest jeszcze ciemniejszy kolor tego samego proszku. Dobra, żeśmy zrobili demolkę z tego. Ale to nic. Demolka, która będzie pasować. Dobra, weźmiemy ją sobie trochę. Tą babeczkę okroimy. Co by się ładnie w ramę zmieściła. Tutaj jeszcze na dole trochę. Nie chcę, żeby to za bardzo odstawało. O. I super. Super, super. To będzie tu. Ale jeszcze mi coś tutaj brakuje, wiecie? Coś tu bym... Może serwetki jeszcze? No, nawet. Nawet to by nie było takie złe. Może trochę elementu metalowego. Tak, serwetka jest oczywiście za długa. Nawet coś takiego. Co by tu jeszcze? If you can dream, you can do it. Nawet może być. Chociaż zobaczę, jakie tu mam jeszcze napisy. Stop and smell the roses. It's okay to take your time. Me time fly. Najpierw ty.
Let it go. Daj sobie czas. Rozwiń skrzydła. No nie wiem. Nie, chyba jednak to. Chyba jednak to. Zobaczymy, jak to wygląda. Taka czarna nakleja. Trochę krzywa jest od spodu. Nie podoba mi się tak w ten sposób. Nie do końca, ale wiecie co? Może trzeba po prostu. Dawaj. Odrobione białego gesso. Przykleję. To tak to ściągniemy póki co. Przykleimy jedynie tą naszą serwetę. Tyle o ile. Żeby się trzymała. I zrobimy jeszcze trochę. Kropek farbką taką. Weźmiemy jeszcze trochę z moich szpargałów złotej. Uwielbiam krople, ale później wszędzie jest pełno farby, wiecie, nie? Łącznie ze mną. Ale to nic. Weźmiemy też trochę farby na naszą ramkę. Może nie tym pędzelkiem, tylko trochę gąbką. Tak to zrobimy.
Dobra, zacznijmy to przyklejać, bo zaraz nam to wszystko tutaj zacznie uciekać. Dobra. Panienka z okienka. Ten element powinien być pod spód jeszcze. Metalowy. I na to przykleimy naszą rameczkę. Okej. Ale mam tutaj dzisiaj bałagan dookoła siebie, masakra. Dawno takiego bałaganu nie zrobiłam. Dobra. I teraz to przykleimy. Nie wiem, czy to się w ogóle będzie tu teraz trzymać na tych wszystkich dziwnych rzeczach. Ale może tak. Coś bym tu jeszcze dodała, bo tak mi coś brakuje jeszcze. Ale nie wiem, czy coś z tego. Mamy brokata. Tylko tutaj wciśniemy w ten nasz element. Wiadomo, musi się świecić, co nie? Dobra, i tak sobie myślę, że w zasadzie to my tutaj jakoś super dużo więcej robić nie musimy, ale ja jeszcze zrobię jedną rzecz. A mianowicie wezmę trochę więcej tej farby złotej. I zrobię obramowanie tej naszej pracy. Trochę przegięłam z ilością wyciskania tej farby, ale to nic. Wiecie, ona też nie będzie jakoś na tych brzegach super mocno widoczna, ale to ma być tylko taki dodatkowy akcent, po prostu świecący dookoła tej naszej całej śmiesznej twórczości i próby w zasadzie tych wszystkich materiałów, które żeśmy tutaj dostali w tym całym kicie. Okej. Tutaj. Mhm.
mieliśmy złoty, więc tak poprawmy tylko. Jednak tutaj potrzeba jeszcze troszeczkę mix medium, znaczy ten żel medium, żeby to jednak nie odstawało nam. No i myślę, że nasza praca jest gotowa. Wygląda w ten sposób. Dużo kombinowania, dużo ciapkania, dużo w zasadzie robienia nie wiadomo, nie wiedząc jaki będzie efekt końcowy, ale wyszło całkiem ciekawie, przyzwoicie. Oczywiście to, tak jak mówię, to była bardziej próba tworzenia z nowych materiałów, które tutaj do mnie przeszły, niż zastanawiania się, czy coś ma wyglądać super ekstra pięknie. Ale i tak mi się podoba. Wyszło całkiem fajnie. Dzięki Wam, że byliście ze mną, że razem tworzyliśmy. Mam nadzieję, że zobaczymy się bardzo szybko w kolejnym filmie. Więc trzymajcie się ciepło. Pa, pa, pa.